Drodzy pielgrzymi, pewnie wszystkich nas niepokoją wieści, które docierają z Ziemi Świętej. 7 października wybuchła tam wojna i trwa po dzień dzisiejszy. Nawet już nie chodzi o to, że nie można tam obecnie pojechać z pielgrzymką, ale o to, że giną tam ludzie i to po obu stronach konfliktu. Ten nieszczęsny licznik ofiar za chwilę będzie wskazywał około 10 tysięcy. To jest ogromna tragedia. Pewnie niektórzy zadają sobie pytanie, czy w ogóle ten kraj przetrwa, czy można tam będzie jeszcze pojechać kiedyś, czy to w ogóle warto będzie tam jechać, czy to będzie miało sens. Pozwólcie, że zmierzę się z tymi pytaniami za chwilę, natomiast chciałbym przede wszystkim dookreślić skalę tego zjawiska, tego wydarzenia, o którym serwisy informacyjne ciągle donoszą i na którym są skupione. Powstaje wrażenie, że mamy do czynienia z dużym konfliktem, w którym Izrael jest jednym z graczy, zaangażowane mnóstwo sprzętu i wojska, wszystko toczy się na jakimś ogromnym terenie, gdy tymczasem absolutnie nie. Izrael to jest bardzo mały kraj, 470 km z północy na południe i w najszerszym miejscu około 135 km. Na mapie Izraela są takie dwie wyspy, takie enklawy palestyńskie, to stan posiadania autonomii palestyńskiej, która w domyśle będzie się kiedyś, przemianuje się kiedyś na państwo Palestyny. To są dwie wyspy, zachodni brzeg Jordanu oraz tak zwana Strefa Gazy. Strefa Gazy, na którą zwrócone są oczy świata w tym momencie, to mały skrawek lądu, który znajduje się nad wybrzeżem Morza Śródziemnego, ponad 40 km w długości. Z Izraelem po stronie lądowej granica wynosi około 51 km. Po stronie południowej 11 km granicy z Egiptem. Od zachodu, północy i wschodu Strefa Gazy jest absolutnie zablokowana przez wojsko izraelskie, ale jak widać ta blokada była do przełamania, co zrobili bojownicy Hamasu właśnie na początku tej wojny, wywołując ten konflikt. Historia jest następująca. Mamy do czynienia z konfliktem bardzo lokalnym, w którym oczywiście Izrael jest bardzo zaangażowany ze względu na śmierć wielu ofiar, które stały się narzędziem po prostu w rękach terrorystów z Hamasu. Ale żeby była jasność, to nie są jakieś ogromne tereny, ogromne terytoria, takie jak na przykład na Ukrainie. To nie jest wojna na tego rodzaju skalę. To jest wojna, konflikt lokalny. Izraelowi zależy na tym, żeby nazywać to wielką wojną, natomiast prawda jest taka, jaka jest. Skala jest zupełnie inna. Więc jeśli Państwo zastanawiają się, czy w ogóle ten kraj przetrwa, to jeszcze raz powtórzę, w zestawieniu z całą resztą tego terytorium, to jest stosunkowo niewielki skrawek terenu. Rzecz dotyczy zupełnie innych kwestii. Raczej pytanie jest takie, czy po zakończeniu tego konfliktu, czy decydenci najważniejsi na tym świecie będą w stanie wyciągnąć lekcje z tego, co się wydarzyło i czy faktycznie powołają do życia państwo palestyńskie. Ale to już jakby nie jest moja domena, nie jestem analitykiem politycznym ani wojskowym. Niemniej jednak chciałem Państwu dookreślić jakby rozmiary tego konfliktu. To prawda, że wielkie mocarstwa mogą się zaangażować po jednej albo drugiej stronie i w ten sposób konflikt ma szansę rozlać się na wielkie, na globalnie, ale raczej jak się popatrzy na historię Izraela, którą interesuje się od 26 lat, jak się popatrzy na historię Izraela, takich sytuacji było o wiele więcej już w historii tego kraju. Właściwie od czasu, kiedy powstał, nie było tam spokoju nigdy. Ja nie mówię o tym, żeby nieustannie Izrael był w stanie jakiejś wojny i tak dalej, ale nawet te mechanizmy podskórne, które tam cały czas, te napięcia podskórne, one cały czas tam są. Ale ktoś powie, no jak ja byłem, to było spokojnie, nic, żadnych tam działań wojennych, nic takiego. Tak, zależy jednej i drugiej stronie, żeby tych podskórnych napięć nie ujawniać wobec pielgrzymów i turystów. Bo to, że przyjeżdżają tam ludzie z zagranicy, to zostawiają przecież pieniądze i w ten sposób napędzają gospodarkę Izraela, ale także autonomii palestyńskiej. Wielu z nas prawdopodobnie nocowało w hotelach w autonomii palestyńskiej w Betlejem. Ci hotelarze żyją z tego, że przyjeżdżają grupy.
Więc i jedni, i drudzy korzystają na tym, i jednym, i drugim zależy na tym, żeby swoje sprawy załatwiać między sobą i żeby jak najmniej dotyczyły one, czy rykoszetem odbijały się w pielgrzymów i turystów. No teraz się już po prostu nie dało. W każdym razie, gdybyśmy się zapytali jeszcze raz, czy będzie tam jeszcze co zbierać, czy będzie tam jeszcze sens jechać i kiedy ewentualnie to się zakończy, żeby można było planować coś na przyszłość. Ja nie jestem analitykiem wojskowym, jak powiedziałem, ale patrząc wstecz na historię konfliktów, które takich otwartych wojen, które tam się rozgrywały, no cóż, trudno sądzić, że tym razem będzie trwało to, nie wiem, latami albo miesiącami. Moim zdaniem, proszę przyjąć to za moją spekulację, ten konflikt albo sytuacja zostanie unormowana pod koniec tego roku, to już najpóźniej. Innymi słowy, ci, którzy wieszczą, że to już koniec Izraela i tam nie będzie sensu jeździć, mylą się moim zdaniem. My chcemy mieć tylko pewność, że zabierzemy Państwa do kraju, w którym no, jest bezpiecznie na tyle, że nie ma otwartej wojny. I myślę, że spokojnie na koniec roku będziemy mogli już spokojnie przypilnować zaplanowanych terminów, tak żebyście Państwo mieli też poczucie pewnego zorganizowania. W każdym razie musi się tam wszystko unormować na tyle, żeby nie było otwartej wojny i ja mam nadzieję, że to się stanie właśnie już w najbliższych tygodniach, maksymalnie do końca tego roku. Proszę Państwa, możemy się na pewno modlić o pokój w tym regionie. Jesteśmy ludźmi wierzącymi. Kiedy jechaliśmy tam na pielgrzymkę, to pojechaliśmy tam jako ćwiczenie duchowe, sobie to zadaliśmy i z pewnością po to, by pogłębić naszą relację z Panem Bogiem i wierzymy, że decydenci, ludzie mają dużo do powiedzenia, ale jednak jest Bóg na niebie, do którego należy ostatnie słowo. Więc proszę Was, kochani, pomódlmy się i módlmy się razem o pokój i pojednanie w Ziemi Świętej, tak żeby ludzie tam żyjący, zwłaszcza chrześcijanie, którzy są często jakby pomiędzy jedną a drugą stroną walczącą, żeby mogli mieć wreszcie jakąś przyszłość przed sobą i żeby zarówno my, jak i przyszłe pokolenia pielgrzymów mogły się tam wciąż udawać by po prostu do źródeł. Serdecznie Państwa pozdrawiam, ksiądz Dariusz Iwański.